Uroczystym przecięciem wstęgi zainaugurowano w Mrągowie działalność ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z infrastrukturą. Uroczystość, która odbyła się w ostatnią niedzielę czerwca, przyciągnęła wielu mieszkańców i turystów. Wszyscy byli ciekawi, jak wygląda nowa atrakcja miasta. A jest na co popatrzeć, bo w skład całego kompleksu wchodzi nowoczesne Centrum Edukacji Ekologicznej z pomieszczeniami bosmanatu, zapleczem dla ratowników oraz publicznym zapleczem socjalnym. Są toalety oraz punkt mycia naczyń i poboru wody, nowy pomost cumowniczy, slip, boisko do koszykówki i siatkówki i uwaga, ogromny plac zabaw dla dzieci. Władze miasta liczą, że ekomarina przyciągnie sporą rzeszę turystów i miłośników wody. To miejsce, bardzo wyeksponowane, dobrze położone, było wstydliwym miejscem w ogóle dla miasta Mrągowa. I bardzo się cieszę z tego, że po pierwsze udało nam się wybudować małą ekomarinę, która jest ukierunkowana na obsługę szlaku kajakowego rzeką Dajną. Od Piecek do Świętej Lipki. Chcemy, żeby ten szlak rzeką Dajną był tak atrakcyjny, jak i rzeką Krutynią, gdzie w tej chwili ilość pływających łodzi i kajaków spowodowała, że jest tam gęsto i następuje degradacja tej rzeki. Czyli będzie to alternatywa, bo też spływy odbywają się, czyli jest to nic nowego. Budowa ekologicznych mini przystani żeglarskich wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach regionu warmińsko-mazurskiego gmina miejska Mrągowo. To projekt zrealizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu to prawie 4 miliony złotych. Ponad 2,5 miliona złotych udało się pozyskać ze środków europejskich. Faktycznie dostaliśmy tu 2 miliony 600 tysięcy na część tej inwestycji dofinansowania. Dołożyliśmy 1 400 000, to jest to wszystko, co związane jest z małą ekomariną, ale jeszcze z budżetu zrobiona została druga inwestycja, na którą wydaliśmy 2 miliony 200 tysięcy, między innymi remontując obiekt wypożyczalni sprzętu, robiąc te dwa boiska do piłki siatkowej plażowej, boisko do koszykówki i plac zabaw. Proszę Państwa, ten plac zabaw dla dzieci jest produktem turystycznym, dlatego że często byłam pytana, czy w Mrągowie dzieci, rodziny, które przyjeżdżają z dziećmi, mogą znaleźć miejsce, gdzie dzieci mogą się bawić. Ja myślę, że są zadowolone i właściciele głównie hoteli, pensjonatów, że takie miejsce jest. Na placu zabaw zamontowano bujaki na sprężynach, huśtawki, zestawy do zabaw z wodą i m.in. zestaw wspinaczkowy. Całość umożliwia dzieciom bezpieczną, atrakcyjną zabawę pod okiem opiekunów. Jest fajnie, są różne fajne atrakcje. Widziałam spływ na byle czym. Były różne rzeczy. A powiedz, jaka atrakcja ci się najbardziej podoba? Najbardziej chyba mi się podobają te pajęczyny. Ja się nie spodziewałem, że coś takiego może być zrobione w Mrągowie. Dla mnie to jest zaskoczenie, no, takie pozytywne. Karolku, jak ci się podoba na tym placu zabaw? Jest fajnie. A co ci się najbardziej podoba? Tam też jest zjeżdżalnia. Duży wybór wszelkich zjeżdżalni, no, tych wszystkich do zabaw dla dzieci. No jest fajnie. Brakowało takiego miejsca w Mrągowie? Na pewno. Na pewno. Podoba nam się bardzo. No, uważam, że standard jest naprawdę bardzo wysoki. Fantastycznie wykorzystane miejsce, które do tej pory było, uważam, bezużyteczne zupełnie. Zresztą widać, dzieci jest mnóstwo, także uważam, że naprawdę bardzo, bardzo fajny pomysł. Podczas otwarcia ekomariny w Mrągowie nie zabrakło wielu atrakcji, m.in. ekologicznych działań artystycznych, konkursów i animacji w parku zabaw, turniejów sportowych i pierwszego mrągowskiego spływu na byle czym. Na wodzie można było zobaczyć pokazy ratownictwa WOPR i klubu sportowego Baza Mrągową.